No dzień dobry. Dzień dobry, moje Bagusie kochane. Zapraszam Was na Wasze ulubione czytanie. Bez każdym znakiem zodiaku w sierpniu. I dla Was wybrałam talię Book of the Shadows. Jak widzicie, znowu nowości. Tym razem każdy znak zodiaku ma inną talię. Podpytamy, z kim dobrze się będziecie dogadywać, a na kogo uważać. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i warto by też odsłuchać swojego ascendentu albo znaku wenusowego, tak? Księżyc też jest ważny, bo mówię o tych ukrytych aspektach. Kochane bagusi, moje kochane, wy jesteście tu, natomiast karty dla was będę kładła tutaj w tym otworze. Dobra? No, mile widziane, kochani, łapeczki, komentarze. Jeżeli nie macie subskrypcji, no to zachęcam. Myślę, że starczy tego dobrego. No i co, będziemy rozkładać najpierw karciochy. Jak to tam z barankiem? Na chwilę Wam będę przeszkadzać rączką, ale to jest tylko chwila, żeby rozłożyć. Bliźnięta. Raczek. Lew. Panna zodiakalna. Teraz wy tutaj, czyli waga z wagusią. O, kochani. O. Was nagrywam, kochani, na innym telefonie, bo u baranka i u byka miałam po prostu straszne problemy. Mi się wyłączał telefon. A żeby nie było już 4 godziny nagrywania i łączenia tych filmów, i to był jakiś koszmar. No, a u Was będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten telefon. Paski mi się pojawiały na ekranie, czyli telefon ewidentnie już po prostu pada. No, mówię Wam. Och, proszę Państwa, mamy to. Co tutaj będziemy mieć? Ja mam okulary na stoliku. Czwórka buław. Ja idę po okulary, kochani, bo są bardzo małe cyferki, literki, wszystko malutkie. Dużo, dużo wam się, nam się, nam się, tak, nam się, bo ja też mam u was przecież, kochani. Słuchajcie, dużo wam się będzie układać w życiu w sierpniu. Sprawy rodziny będą najważniejsze, domu. Rodzina będzie najważniejsza. Może spotkania rodzinne. Co, jedziecie na urlop z rodziną? No, spotkanie rodzinne, coś takiego będziecie tworzyć. Kochani, ja tą talię zostawiam tutaj. Gdyby trzeba było kartą dopowiedzieć, to ja sobie dociągnę, dobra? To zobaczę, jak się z barankiem będziecie dogadywać. No pewnie, że się dogadacie i to jeszcze jak. Ja nawet nie wiem, czy ktoś tutaj się nie zakocha w baranku. No, tylko że wiecie co? Baranek musi wygrać. Jeżeli będziecie mieli jakąś sprzeczkę czy coś, to musicie ustąpić barankowi, bo on musi być na piedestale. Ale też może się obrazić, więc uważajcie, uważajcie, przepraszam, co mówicie. No, ale wiecie co? Jeżeli chodzi o biznesy, to ma fajne pomysły. Tylko, że on tutaj chce być szefem, wiecie. No. Ale tutaj może coś fajnego być. No, a że kłótliwy baranek, to wszyscy wiemy, nie? No. Dobra, to z byczkiem. Tu był baran, teraz jest byk. Wiecie co? Musicie uważać bardzo mocno. Bo ten diabełek tutaj, możecie poznać osobę, która was może naciągnie, może przekona do czegoś, czego nie chcecie. Ja wam powiem tak, będziecie żałować. Nie kupujcie samochodu sami. Może weźcie osobę, która się na tym zna. Może patrzcie na ręce.
waszym pracownikom, może patrzcie na ręce wszystkim dookoła, bo tu mamy akurat, kochani, nakładanie lodów, ale ta osoba coś przykrywa i ja podejrzewam, że byk może nie mówić całej prawdy, a wy w to pójdziecie na maksa, a potem będziecie żałować. Troszeczkę możecie się rozmijać z nowo poznaną osobą, bo będziecie miały inne zapędy. Nie dajcie się namówić, po prostu. Bliźnięta. Trudna sztuka. Jeżeli dacie się poprowadzić bliźniakowi, dacie mu wolną rękę, to on zrobi po swojemu. Natomiast jeżeli będziecie chciały narzucić swoje zdanie, żeby zrobił tak czy tak, może być pewnego rodzaju obraza. Może chcieć narzucić swoje zdanie, ale mamy tu też kartę mówiącą o półprawdach, czyli nie wszystko, co powie bliźniak, będzie takie kolorowe. Wiecie? No. Może pięknie mówić, ładnie mówić i was namówić do czegoś. No a co potem? Zobaczymy z rakiem. Z rakiem mamy historię, że jest tęsknota za rakiem. Mam wrażenie, że wreszcie uda wam się znaleźć wspólny mianownik, konsensus, dogadać się. Dlatego, że raki są bardzo delikatne i mogą się urazić, obrazić, ale jednak ta pomoc fachowa, czy też pieniądze raka, czy też słowo, przyjaźń raka będzie ważniejsze. Więc jest tutaj szansa na pogodzenie i jest możliwość, że na waszej drodze stanie rak, który z początku wam się może w ogóle nie spodobać, ale im bardziej się będziecie poznawać, to zauważycie, że to jest bardzo dobry człowiek. No. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie z każdym będzie rezonować, tak? Z lwem będzie wam brakować spotkań, rozmów. Coś nie będzie miał czasu ten lew dla was. Nie wiem, czy to jest wasz ex, bo odczujecie taki moment, że mogłam, czy mogłem machnąć ręką, a tego nie zrobiłem. Może być tak w sierpniu, że ta osoba wyjedzie do pracy albo zamilknie na chwilę, ale jak wróci, to zobaczycie, że coś wam zaproponuje. Także randki, spotkania, jakieś biznesy tutaj będą. No nie zarobicie dużych pieniędzy, ale bardziej tutaj sfera uczuciowa się odzywa. Z panienką. Ja bym powiedziała, żeby się zatrzymać i poznać tą osobę, obojętnie czy macie biznesy, czy to jest związek, dlatego że ta karta mówi: przyjrzyj się, zanim się zgodzisz. Bo karta maga wskazuje na osobę, która dużo mówi, mało robi, tak? Mówimy często o takich osobach, to jest czaruś, więc może być bardzo fajna ta osoba, ale wam będzie coś przeszkadzać u niej. Na przykład to, że jest pedantyczna, na przykład to, że musi wszystko wiedzieć, że wszystko sprawdza według siebie. To ze swoim znakiem, czyli dwie zodiakalne wagi. I ja bym powiedziała, że tu jest... Tu są również trudne karty. Bo zdolność do przesady może spowodować, że ani nie zarobicie, bo na przykład za wszelką cenę będzie ta druga waga chciała coś zrobić. Nie zostanie to przemyślane dokładnie, także tutaj postawcie na oszczędność. I te 10 mieczy, to ja coś czuję, że takie zmęczenie, że
powiecie, to mam dosyć tej osoby, ciągle przychodzi, ciągle dzwoni, po prostu przesyt, tak? Także zastanówcie się, czy ta osoba jest dla was, czy ta osoba jest tą, której szukacie, czy z nią na pewno ten biznes zrobić, bo tutaj może będziecie robić wszystko sami, a waga będzie odpoczywać na przykład, tak? No to teraz mamy skorpiona. Skorpion poprosi o pomoc i wy nie odmówicie. Na początku będziecie się zastanawiać, ale nie odmówicie. Was może połączyć praca, finanse, zawód, coś takiego. Natomiast może to być wasz powiernik też, tak? Możecie się spotkać i jeden od drugiego może coś potrzebować. Ja bym nie pożyczała pieniędzy, bo z tą kartą to wiecie, można by było potem stracić przyjaciela, tak? Można było stracić przyjaciela. A po co? A ze strzelczykiem, tutaj mamy strzelczyka. Kochani, będzie wam chciał dyrygować i może coś chcecie robić sam ten strzelec, nie będzie wam to pasować. Jakieś zmiany tu widzę ogromne, więc albo po prostu stwierdzicie, że nie, nie, spółki to my nie będziemy tworzyć, albo stwierdzicie, że coś trzeba zmienić. Nie sądzę, żebyście zarobili. Sądzę, że będzie mocno tutaj chciał wam strzelec pokazać, co potrafi, a tak naprawdę to będziecie zaczynać, nie wiem, od nowa, od zera. Jakieś straty tutaj by mogły być nawet. Koziorożce. No tutaj, kochani, to ja ślub jakiś widzę. Spotkanie osoby do związku. Rewelacyjnie będziecie się dogadywać, bo karta kapłana mówi, że to jest osoba uczciwa, szczera. To jest osoba, której chyba szukaliście, co? Pogłębi się wasza przyjaźń. Czy co to tam razem macie? Chyba, że na ślub się szykujecie. No to gratuluję. Z wodnikami, kochani, coś tutaj się może do was wodnik odezwać. Jakieś świętowanie wspólne, pogodzenie, radość, powrót do poprzednich planów, ale także, kochani, ja myślę, że tutaj jakieś niespodzianki. No, może się oświadczy ten wodnik, albo poznacie wodnika i nareszcie single przestaną być singlami, co? No fajne karty. No to jeszcze nam rybki zostały, tak? Och, jakie piękne karty. No u was tak samo tutaj z rybkami. Będzie wszystko dobrze. Jeżeli byliście w niezgodzie, się pogodzicie, coś będziecie razem tworzyć, będziecie uśmiechnięci, zadowoleni, będziecie się odwiedzać, spotykać. No, jeżeli moje single mnie słuchają, to tu jest odpowiedni kandydat na męża, król pentakli. Super. Biznes też, kochani, możecie zarobić z rybką. To duże pieniądze. Same pentakle. Pewnie, że tak. Ja się cieszę, że macie taki horoskop, co się to tak przewracało. Ładnie, bardzo ładnie. Dziękuję wam, kochane wagi. Wszystkiego dobrego dla was. Pamiętajcie o łapeczce, komentarzu, subskrypcji, tak? A ja sobie nie naszykowałam następnych kart, bo teraz będziemy przechodzić do skorpiona. Ale to nic, to... To ja się przejdę. Wagusie, dziękuję bardzo, kochane moje. Teraz przejdziemy do skorpiona, a ja sobie po karty podejdę, kochani moi. Ach, skleroza. Jestem, słoneczko, już sobie klapnę. Dla was Mermaid Tarot, kochani. O, wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu sierpniu 2024. Jak widzicie u mnie znowu zmiany, każdy znak zodiaku ma inną talię tarota.
Kochani, nie będę tutaj truła, co trzeba zrobić. Wy wiecie, że na początku zostawiamy lajka, potem komentarz, a kto nie ma subskrypcji, koniecznie subskrypcję. Kto może, niech udostępni. I będę, kochani, sprawdzać, jak się z każdym znakiem zodiaku w miesiącu sierpniu dogadujecie. Będę kładła karty. Skorpion ze skorpionem ma tą pozycję, także tutaj położę. Dobrze, kochani. Zaczynamy od baranka. Dajcie mi sekundkę, zanim rozłożę dobrze karty z byczkiem. Bliźnięta. Raczek. Teraz drugi rząd. Lew. Jak się dogadać z lwem? Z panienką. A ja dostałam, kochani, ten już przyszedł kurier i dostałam nową talię tarota i zapomniałam. No, to będę musiała potem sobie ją sprawdzić, przeglądnąć. Hop. Ze strzelcem. Z koziorożcem. Wodniki i rybki. I tą pierwszą. Co my tu mamy, kochani, na cały miesiąc? Tu są rybki, kochani, na końcu. Ja nie będę przesuwać kamery. Ja się po prostu boję, że mi znowu coś tam utnie. Taka coś czuję, chęć lekkości, zabawy. Nie branie niczego na poważnie. No, niektórzy muszą uważać. W miesiącu sierpniu karta ostrzega przed używkami, przed lewymi, cichymi interesami, przed toksycznymi osobami, a przede wszystkim przed używkami, dlatego że możecie się, brzydko mówiąc, trochę na tym przejechać. Karty zostawiam tu, gdy byłyby potrzebne, żeby to powiedzieć, to po prostu dociągamy, tak? Skarby ja losuję, znaczy odczytuję, zaczniemy od baranka. I ja podejrzewam, według mnie, że w miesiącu sierpniu możecie robić biznesy z barankami, możecie się pogodzić. Coś tutaj widzę, że nawet jakieś randeczki mogą być, kochani. No. Tutaj widzę, że tak na spokojnie może was połączyć praca bądź pasja, ale na pewno, kochani, z barankiem będzie bardzo dobrze, nie widzę żadnych spięć, więc możecie im niejako ufać, tak? Ktoś się tutaj, bym powiedziała, komuś bardzo spodoba. Z bykami. A ja wam powiem, że możecie spotkać osobę z przeszłości, bądź osobę, która ma dziecko i to może być też, kochani, taki kandydat, kandydatka na żonę męża, no. Biznesy tak, bo król pentakli zawsze mówi, że ta osoba ma łeb na karku i umie rządzić pieniędzmi i ludźmi, także słuchajcie, jeżeli nie rozmawialiście ze sobą, to na pewno was byk będzie wspominał i na pewno wyciągnie rękę, aczkolwiek może być trochę uparty. Zobaczymy, jak z bliźniętami, tak? Mogą być ciche dni, dlatego że bliźniak będzie chciał coś po swojemu zrobić, powiedzieć, więc jest możliwość, że jeżeli nie rozmawialiście, to możecie rozmawiać i znowu się pokłócicie. Może mieszkacie razem i się wyprowadzacie i wracacie i tak może być w kółko. Także tutaj te 9 buław mówię o trudnościach. Zobaczymy z Raczkiem, czyli z waszym trygonem. No i zobaczcie, jaka kasa. Zobaczcie, jaka piękna karta. Robić interesy, biznesy, chyba że się oświadczy rak. No, bo to jest też karta wspólnego zamieszkania, oświadczeń. Bardzo dobre interesy, bardzo dobre pieniądze, więc robić biznesy, jeżeli się zastanawiacie z jakim znakiem, to tylko z rakiem. Bo tu są ogromne pieniądze, ale ogromne możliwości, kochani, wielkie. Jeżeli spotkacie taką osobę, no to ja wam gratuluję. No to jednak z tym swoim trygonem najfajniej, nie? Z lwem. A z lwem, kochani, jak najlepsze karty. O, jakieś szczęście znajdziecie przy lwie.
Z tym, że co niektórzy, jeżeli mają biznesy, to możecie się troszeczkę różnić, ale to, że każdy z Was ma inne pomysły, to i tak doprowadzi do tego, że te pieniądze będą i to niemałe, o czym mówi karta gwiazdy. Możecie się poznać gdzieś w podróży, jeżeli byście mieli taką sposobność to w czasie podróży. Albo kupcie auto od lwa. Z panienką. No panienka focha strzela. Panienka strzela focha, bo ona chce wszystko po swojemu. Ja bym się wstrzymała, kochani. Wszystkie te karty mówią, że tutaj trzeba się przyjrzeć osobie. Tutaj niestety proszę zwrócić uwagę, bo ten człowieczek będzie chciał wszystko po swojemu, tak? Także mogą być ciche dni, możecie tęsknić za panną, ale panna się pierwsza nie odezwie, bo ona jest taka troszeczkę zawzięta, tak? Zobaczymy zatem z wagą. Niestety. Zawsze mieliście dobre karty z wagą. Zawsze. A teraz macie rozstanie, rozwód, kłamstwo, nieszczerość, łzy. Tutaj mamy, kochani, koniec biznesu, pożegnanie, kłótnie, odejście. Dlaczego? Dlatego, że już nic nie naprawimy. Próbowaliśmy już kilka razy, jest coraz gorzej. Biznesów nie robimy, bo ta osoba może nie mieć pieniędzy, może mieć pomysłów tysiące, a niestety możecie tylko stracić i to wszystko. No to ze skorpionami, tak? Wy z drugim skorpionem i jak najbardziej tak. Tu jest zwycięstwo, tu jest karta zwycięstwa, tu podejmujecie miecz. Jeżeli ten drugi skorpion postawi sprawę na ostrzu noża, to kochani, wy wygracie, bo nie dacie sobą manipulować, dlatego powiedziałabym, szczera rozmowa Was czeka. Jeżeli spotkacie taką osobę, no to może być trudna, bo to są dwa identyczne charaktery, tak? Ze strzelcem, moi drodzy. Ze strzelcem powiem tak, musicie uważać na jego zachowanie, dlatego że może być nieprzemyślane, dlatego że może zachowywać się tak byle jak, nawet można by powiedzieć dziecinnie, może mieć nieodpowiedzialne zachowania, może wydać od razu wszystkie pieniądze i potem będziecie żałować. Natomiast w związkach, jeżeli poznacie taką osobę, to zupełnie jesteście różni. Oczywiście może to być zupełnie nowa osoba, której nie znacie, natomiast ona się może niejako szybko znudzić, nie odzywać, czy coś takiego, czy być zawiedziona, bo czegoś będzie chciała, co wy nie chcecie jej dać, nie? Z koziorożcem robimy interesy. Robimy interesy na tu i teraz, ale koziorożec chciałby mieć pierwszeństwo, chce mieć władzę nad wszystkim i chce wszystko kontrolować. Uważajcie na plotki, jakie może tworzyć koziorożec, no po prostu ze zdrości, tak? Może być pogodzenie, kochani, może być, ale też osoba spod znaku koziorożca może po prostu pilnować swojego terytorium, swoich spraw bardziej niż Was. Co z wodnikiem? No niestety z wodnikiem tak jakby sam nie wiedział, czego chce. Tak jakby z motyką na słońce się porywał. Raz tak i sobie powiecie, rany, co za człowiek. Bardzo chaotycznie będzie ta relacja wyglądać. Może chcieć narzucić własne zdanie, może żądać wręcz od Was, żadnych biznesów nie róbcie. No i rybki. Tak. Powiem, że tutaj może się pokazać taka spokojna, cicha rybka i z tej spokojnej, cichej, skromnej osoby nagle zobaczycie, że wychodzi ogień, tak? Może być to właśnie, często mówimy, cicha woda brzegi rwie, także uważajcie na biznesy, bo ta osoba ma, może dużo mieć za uszami, może czegoś nie mówić, może mówi, że ma pieniądze, a ich nie ma.
Natomiast może być większy kontakt, jeżeli osoba się nie odzywała, nagle się odezwie, potem znowu zamilknie, możecie wracać, ta osoba może znikać, czyli w kratkę, tak bym powiedziała. No i kochani, widzicie, nie trzeba było dokładać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, moje kochane skorpiony. Nie było tak źle chyba, nie? Nawet chyba fajne to czytanie. No, zobaczcie sobie jeszcze horoskop na sierpień, tam jest ich kilka, dosłownie kilka, także sprawdźcie sobie też sekcję wideo, bo macie też inne filmiki. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć o lajku, komentarzu i subskrypcji, tak? My się słyszymy, kochani, niedługo, a ja już się z Wami żegnam. Buziaki, pa, pa. Odkładamy na miejsce i będę zapraszała do mnie wszystkie osoby z podznaku strzelca. Tak. Nie wiem, czy zauważyliście, ale czytanie dotyczy Wy z każdym znakiem zodiaku. I zobaczymy, jak się dogadacie w tym sierpniu. Czy Wam będzie z kimś po drodze, czy lepiej kogoś, kochani, unikać, jak widzicie. Karty tasuje przy Was, rozłoży przy Was, nic przygotowane. Na wstępie pamiętajcie o wymianie energetycznej, czyli zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję, tak? Kto może, niech udostępni horoskop, niech idzie w świat. Ja już, kochani, na chwileczkę zobaczycie moją rękę, ale chcę rozłożyć dla każdego znaku zodiaku, czyli jak się dogadacie na przykład teraz z raczkiem, z lwiątkiem, po dwie karty. Jeżeli będzie więcej potrzeba, to ja oczywiście, kochani, zaraz dołożę. Z wagą, o proszę, wyszły dwie. I strzelec ze strzelcem będzie w tym miejscu, kochani. Tu jest strzelec i drugi strzelec. Teraz mamy koziorożca z wodnikiem i z rybką i koniec. Widzicie? Mówcie prawdę. W miesiącu sierpniu żyjcie w zgodzie z samym sobą. Dokończcie wszystkie sprawy, pozamykajcie wszystkie sprawy sądowe, urzędowe. Może to będzie dla Was najważniejsze, bądź zodiakalna jakaś waga. To co, kochani, zaczynamy, tak? Zaczynamy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów technicznych. Mieliśmy z barankami kłopot, nam się 3-4 razy telefon wyłączał. O Jezus, mówię Wam, potem to łączenie, nagrywanie, koszmar. Baranki. Jak się z barankami dogadacie? Ze swoim znakiem ognistym. To może być taki miesiąc pół na pół, mogą być ciche dni, może Wam się spodobać osoba, ale tak jakby poza zasięgiem była. Mam takie wrażenie, kochani, że możecie spotkać bardzo spokojną osobę, a potem się okaże, że taka spokojna nie jest, tak? No baran nie jest, no wiadomo, jesteście w tym samym trygonie. Może też powrócić osoba, która się nie odzywała, może się odezwać i będziecie próbować to jakoś tam posklejać. Natomiast jeśli chodzi o biznes, to ta karta eremity mówiła, żeby się lepiej wstrzymać, nie inwestować, wiecie? Z bykiem. Tu był baran, teraz byk. Ślub? Spotkanie? Randka? No, dużo się będzie działo. Biznesy super. Biznesy na najwyższym poziomie, dobra kasa. Tutaj możecie coś razem świętować, razem możecie dużo osiągnąć. Byk pójdzie za Wami w ogień. Dosłownie. Znacie taką osobę? No rewelacja. No to zobaczymy z bliźniętami, tak? Osoba nie będzie Wam mówiła prawdy, troszeczkę będzie chciała nagiąć rzeczywistość, musicie uważać, dlatego że ta osoba jest bezwzględna i zrobi, jak to się brzydko mówi, po trupach do celu. Jeżeli macie jakieś biznesy, przejrzyjcie się dokładnie, nie ufajcie do końca, gdyż to jest karta przebiegłej osoby sprytnej, która tu się do Was uśmiecha, a tu Was po prostu bezczelnie okrada, tak?
z rakiem. No nie będziecie umieli rozkryć tego raka. Wy będziecie chciały, czy chcieli przebywać z rakiem, a rak niekoniecznie. Rak będzie się czuł dobrze samotnie. Może być tak, że wejdziecie w układ trójkątny i powiem wam, że będziecie się czuć samotnie, tak? Wiele z was będzie chciało jakieś biznesy robić i możecie na tym polu, kochani, zyskać, więc coś tam będziecie świętować, więc bardzo ładnie. Jak to będzie wyglądało z lwami? No, jeżeli są biznesy, kontrakty, kochani, to strzałów dziesiątkę i duże pieniądze. Jeżeli tutaj, kochani, poznajecie kogoś, a jest to osoba numer dwa, to ona się bardzo będzie o was starała, ale dajcie czas temu, przyjrzyjcie się dokładnie, tak? Natomiast jeżeli chodzi typowo biznesowo, to tak. Jeżeli mieliście kłopot, nie odzywaliście się, mieliście ciche dni, to lew się będzie bardzo starał i zabiegał o was, tak? Kwestia dwóch dni, ciach, prach już jest. Z panienką? Panienka może być chwiejna. Może mówić, że zostawia, że odchodzi, że jutro, że pojutrze, że za chwilę. Możecie nie wiedzieć, czy w końcu chce rozstania, czy w końcu chce zrezygnować z pracy, z biznesu. Mam takie wrażenie, że jeżeli ta decyzja zostanie, będziecie zmuszeni, żebyście to wy podjęli, to jej nie podejmujcie, jeszcze się wstrzymajcie, jeszcze przejrzyjcie się, bo możecie się pogodzić. Jeszcze wszystko jest możliwe, tak? No. Z wagą. Wielkie szczęście. Koniec kłopotów. Dogadacie się, kochani. Topór wojenny zakopiecie, tak? Ktoś może tutaj, słuchajcie, ale też jest taki przekaz, że ktoś może poznać wagę, stracić głowę dla niej, a waga odejdzie. Waga powie, że jednak to nie ty. Może też tak być, kochani. No. Ale koniec kłopotów na pewno, jeżeli ktoś tam miał jakieś trudności ze skorpionem, kochani. Tu możecie wygrać jakąś sprawę ze skorpionem. Tu możecie poznać przez internet na przykład skorpiona. Osoba bardzo chętna do pracy, do współpracy, na randkę może was zaprosić. Taka pełna życia, pełna energii. No, tak jakbyście mieli coś tutaj, jakieś rzeczy do robienia, to możecie po prostu zyskać dzięki skorpionowi, tak? Bo skorpion chętny i łeb na karku. No to dwa strzelczyki, jak to by było? No ślub, randka, spotkanie, jeżeli macie biznes, to tworzycie spółki, jeżeli coś tam chcecie gdzieś razem jechać, no to będziecie się świetnie bawić, bo tutaj mamy jakieś umowy, tutaj mamy jakieś podróże, wyjazdy, spotkania, bardzo fajnie, no chyba najlepiej ze swoim znakiem, powiem wam, najlepiej. No to zobaczymy jeszcze z tym, z koziorożcem. Ale super. No u was też, kochani, spotkania, randki, śluby, ojej. Bardzo dobre pieniądze, bo karta słońca mówi, że wszystko wam się uda. Jeżeli byliście pokłóceni, to koziorożec sobie na to nie pozwoli, żeby to trwało za długo. No. W ogóle wy lubicie takie twarde znaki, które dbają o siebie i może to właśnie być ten koziorożec, ja coś czuję. A z wodnikiem jak to będzie? No czaruś wam się trafi, co będzie pięknie mówić i będziecie czekać, czy się odezwie, czy zadzwoni, czy te pieniądze spłyną. Także nie ufajcie może tak do końca, bo może być taki rozbiegany, dużo mówi, mało robi, jak ja to mówię, tak? Taki głośny, figofago, tak? A więc tutaj, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, zawodowe, najpierw uczuciowe, kochani, no to może wam się taki czaruś trafić, że będzie obiecywać, a potem będziesz czekać, bo będzie odmawiać tego spotkania i tak się będziesz zastanawiać, czy dobrze zrobiłaś, czy zrobiłeś, że się zacząłeś spotykać, tak? I zostały nam rybeńki. No czyżby tutaj dziecko miało przyjść z tego układu?
Ale biznes fajny. Słuchajcie, może nie od razu zarobicie pieniądze, ale na pewno. Więc jeżeli tutaj macie sprawy biznesowe, czy chcecie pożyczać pieniądze, czy chcecie coś robić razem, no to tak, kochani, to ja powiem, że z rybką oczywiście, że tak. No i kochani, widzicie, nie trzeba było nawet kart dokładać. Ładnie nam to wszystko dzisiaj pięknie wyszło. Dziękuję, kochani, za dzisiaj. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wysłuchanie moich wypocin. No, fajnie, fajnie. Cieszę się, że mogę dla Was tworzyć. Dziękuję za łapeczki w górę. Dziękuję za komentarze, subskrypcje. Dziękuję za wirtualną kawusię, którą mi postawiliście. Jesteście przekochani. Dziękuję za wsparcie kanału, bo dzięki Wam właśnie mogę te karciochy kupić. No to co? Żegnamy się. Pa, buziaczki. Dzień dobry, kochane koziorożce. Witajcie na kanale Karty na Miłość i zapraszam Was na Wasze ulubione czytanie. Tak, tak, tak powiedzieliście. Tak, czytałam w komentarzach. Wy z każdym znakiem zodiaku. Sprawdzimy w miesiącu sierpniu, z kim Wam po drodze, na kogo uważać. Przetasujemy karcioszki. W tym miesiącu, kochani, znowu mała zmiana, niespodzianka. Każdy znak zodiaku ma inną talię. Dla Was wylosowałam Elemental Wisdom Tarot. I zobaczymy, z kim tu fajnie, a z kogo lepiej tutaj w tym miesiącu unikać. Dobra, sprawdzimy, zostawcie lajka, mile widziane komentarze, subskrypcje, jeśli do tej pory nie macie. Oczywiście horoskopy na sierpień już są, sobie zobaczcie. Wejdźcie sobie w playlistę, w sekcję wideo, sobie pooglądajcie. A to będzie takie dopełnienie, tak? Ja, kochani, najpierw zrobimy tak. Rozłożę karciochy, a potem będziemy po kolei każdy znak zodiaku będziemy odczytywać. Dobra? O, już idą dwie na byka. Teraz weźmiemy bliźniaka. Jak z raczkiem. Lwiątka, jak z lwiątkami. Troszeczkę będziecie widzieć moją rękę, ale to tylko przez tą chwilę, bo ja robię, kochani, wszystko przy Was. Ja nie chcę kart przygotowanych, żeby tam tylko dobra wróżba była. To ma być na żywo, to mają być energie. Tutaj będziecie Wy, kochani, koziorożec z koziorożcem, tu w tej dziurze. Teraz ze strzelcem sprawdzimy. Przepraszam, proszę, czyli tak jak zawsze, walnięcie było. Podobno jest ustawienie takie w telefonie, że jak się uderzy, to ten, ale u mnie to nie działa. U mnie to nie działa. A u Was będzie ogniście w ogóle w tym sierpniu, wiecie o tym? Dużo się będzie działo za sprawą innych osób. Nie dajcie się wciągnąć w kłótnie, w jakieś dziwne intrygi. Ludzie będą niestety, ale niesprawiedliwi i możecie tutaj walczyć o siebie, o swoje zdanie i w ogóle. Zostawiam karciochy, kochani, tutaj, po tej stronie, tu gdzie mamy kryształ górski. Gdy będzie potrzeba, kochani, do powiedzenia, ja oczywiście sprawdzę. Będziemy dokładać. Zaczniemy, kochani, od baranka. Nie przedłużam, wy wiecie, że like, komentarz musi być i oczywiście, jeżeli ktoś może, niech udostępni horoskop, niech idzie w świat. Kto jest tutaj pierwszy raz, zostawia subskrypcję. Kochani, no i z barankami mamy tutaj dosyć szybkie działania, ale może być pieskówka, może być rywalizacja. Może być tak, że troszeczkę z tym baranem będzie ciężko, bo jednak te 9 buław mówi o trudnościach. Może być trudno rozmawiać, może być trudno przekonać. Uparty, po prostu uparty baran. Dużo, dużo rozmawiajcie, spróbujcie do jakiegoś wspólnego konsensusu, moi drodzy, dojść. Wasz trygon z bykiem. A ja bym powiedziała tak, że tutaj mamy dwóch rycerzy, kochani, czyli podobieństwa, mówimy, że się przyciągają. Tylko, że no właśnie, tak się przyciągają, że się spalają. I wy możecie
jednym tygodniu się na przykład świetnie dogadywać, a w drugim tygodniu już jeden przez drugiego będzie chciał popędzać, możecie razem jakieś biznesy robić, tylko uważajcie na prędkość, uważajcie na szybkość, raczej posłuchajcie swojej intuicji. Ja te karty, kochani, odłożę. Sprawdzimy bliźniaka. A z bliźniakiem, kochani, to trzeba będzie poważną rozmowę odbyć. Jakaś kobieta, coś, jakiś, przepraszam, mężczyzna, co ja mówię? Patrzę na tą kartę, może dlatego jakiś mężczyzna będzie tutaj ważny, ale jakieś świętowanie. No, może jakieś urodziny, imieniny, może jakiś grill, wyjazd. No, panie mogą spotkać zacnego pana, także z bliźniakiem świetnie się będziecie dogadywać. Bardzo dobre karty. No to najważniejsze informacje, nie? Jeżeli chodzi o raczka, niestety zdrada, oszustwo, kłamstwo, koniec znajomości, koniec współpracy. I ja powiem tak, ktoś tu się może obrazić, ktoś może nas zostawić, ktoś może odejść, rzucić pracę. Nie bardzo czuję, żeby wam się udało. Wieża zawsze mówi, że po prostu coś się nie uda. Czy to związek, czy to firma, czy cokolwiek. Jeżeli chodzi o zodiakalnego, kochani, lwa, to mamy kartę mądrości. Zyskacie jakąś mądrość dzięki lwowi. Może spotkacie takiego mądrego lwa, dzięki któremu czegoś się nowego dowiecie, ale jeżeli chodzi tu o pracę, współpracę, to są to idealne karty. Natomiast może być tak, że poznacie do związku poważną osobę. Bardzo poważną osobę. No. Ładne macie te karty. Ja się tak bałam, kochani, bo z barankami i bykami to mieliśmy takie przeboje, że nam się telefon wyłączał. Chyba 4 czy 5 razy musiałam, wiecie, dogrywać, wgrywać. O Jezus, dobrze, że u nas się nic nie dzieje. No a z panienką? To powiem tak, ponieważ jest to wasz trygon, to trzeba będzie ją gonić do pracy, do zadań, do obowiązków. Bo tak jakby z niechęcią podchodziła czy do was, czy do jakichkolwiek obowiązków. I można coś spalić tutaj na panewce, kochani. Czyli jak za bardzo przyciśniemy tą panienkę, no to ona może, wiecie, uciec, tak? Także musicie to doskonale, dokładnie przemyśleć, co się opłaca, co nie, tak? Jeżeli chodzi o reaktywację uczuć związku, to również, kochani, zastanowić się na poważnie. Ale tak na poważnie, bo jest tutaj tęsknota pokazana, także może i żal, i smuteczek, może coś wyjaśnić lepiej. Ale starania są. Z Wagusią. A z Wagusią to nigdy nic nie wiadomo, bo zmienia zdanie. Dosłownie. Nigdy nic nie wiadomo, tu nie odpisuje, potem jak odpisuje, to całe elaboraty, 2 dni odpisuje, 1 dzień nie odpisuje, tak w sumie nic nie wiecie. Uważajcie na plotki, które może waga spowodować i powiem tak, że trudny miesiąc, trudne rozmowy was czekają. No, to mamy Skorpiona. Poważne deklaracje, decyzje. Jeżeli to ma być, kochani, biznes, to on będzie rewelacyjny, bo będzie poukładany z góry na dół, ale Skorpion by chciał tam porządzić. Sprawdźcie wszystkie urzędowe dokumenty, papiery, uważajcie, co czytacie. Być może, kochani, tutaj co niektórzy znajdą partnera, tak? Ale nie tylko biznesowego, ale i na życie. To też fajnie, jak wam męża znajdę, nie? O, a co? Jeszcze pójdę na weselicho, ale fajnie by było. Ze Strzelcem. No, tutaj pociąg jest. I pociąg seksualny, i kariera, i może być tutaj pierścionek zaręczynowy. Jakiś nowy początek, kochani, nowa pasja, namiętność. Coś tutaj, jakiś pakt zawarty, pogodzenie się, owszem, że tak. No chyba ze Strzelczykiem to, kochani, najfajniej, bo tu najbardziej konkretnie wychodzą i pieniądze, i uczucia, i stabilizacja taka, no. Ale jest ta chęć, jest ten ogień przede wszystkim. A koziorożec z koziorożcem, proszę państwa. Jak to tak?
Słuchajcie, u was może być tak, że ten wasz koziorożec, niby taki kochany, cudowny, a może zrobić wam wielką przykrość. Nagle odejść może. Ja nie umiem tego powiedzieć nawet. Może was nagle zostawić, nagle może powiedzieć, że was nie kocha, nagle może powiedzieć, że możecie się dowiedzieć o makloyach, o na przykład zdradzie, o kłamstwie i nie będzie można tego wybaczyć. Oczywiście, że koziorożec będzie się starał, będzie przepraszał, ale pierwsza karta dla mnie jest zawsze tą wiodącą, czyli nie ma sensu wracać do przeszłości, nie ma sensu wybaczać. No, trudne karty, powiedziałabym trudne. A z wodnikiem? Z wodnikiem, moi drodzy, tutaj jakaś współpraca jest. To jest ta karta współpracy. Natomiast mamy tą dwójeczkę, gdzie trzeba dokładnego pomyślunku i dokładnie sprawdzić, czy aby na pewno, czy nie ma tam, kochani, jakiegoś drugiego dna. Rozważcie propozycję od wodnika. Czy warto wejść w jakiś układ, czy nie warto? Być może będziecie się zastanawiać, a być może będziecie kołem zapasowym dla wodnika. Także uwaga. Jeżeli chodzi o zodiakalne rybeńki, to ja tutaj mam, kochani, karty, które mówią, że wszystko będzie dobrze. Możecie poznać fantastycznego człowieka. Na początku wyda wam się trochę dziki, ale mamy tu króla pentakli, który jest stabilną osobą, więc rybeńka będzie tutaj spolegliwa. Możecie dużo osiągnąć, jakieś wspólne plany, jakieś wspólne rzeczy. No i nawet poważna osoba wam się tutaj trafi, czy do związku, czy do biznesu. Bardzo poważna osoba. No i widzicie, nawet nie musieliśmy dokładać kart, bo tak nam dzisiaj po prostu pięknie się poukładało, że nie musieliśmy, nie? No. Oj, u mnie będzie zaraz znów ciemno, ale to nic, zrobimy jeszcze. No tak, a mam karty? Nie mam. 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 Koziorożce, bardzo dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego dobrego dla was. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji. Kto może, niech tam śmiało w świat puści. Zobaczymy, ile nas tu jest, kto nas słucha. Buziaki, kochani. Dziękuję za wszystko. Tu zostawiamy. O. Kochane wodniki, zapraszam was na czytanie wy z każdym znakiem zodiaku. Dla was Teen Witch Tarot. Już sobie oczyszczę. I zobaczymy za wszystkimi znakami zodiaku, jak się będziecie dogadywać w miesiącu sierpniu 2024. Jeżeli jeszcze nie widzieliście czytań na miesiąc sierpień, to jest ich kilka. Wejdźcie sobie na playlistę bądź na sekcję wideo, sobie przejrzyjcie wszystkie filmy. To będzie takie, jak ja to mówię, dopełnienie, tak? Dopełnienie do czytania. Kochani, mile widziane łapki, komentarze, no i oczywiście subskrypcja. Jeżeli jej jeszcze nie macie, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, czyli możecie też odsłuchać swój ascendent, Wenus i Księżyc. Tutaj, kochani, będzie wasz znak przy tym krysztale górskim. Ja teraz rozłożę już od razu, kochani, wszystkie karty. Tu będziecie wy, czyli wodnik z wodnikiem. Tutaj położę karty, tak? I dowiemy się, kochani, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Także dajcie mi 30 sekund na rozłożenie kart. Na chwileczkę będziecie widzieć moją rączkę, ale ja zawsze, kochani, robię to przy was. Nigdy nie mam kart przygotowanych, bo to jest, kochani, uczciwe i energia, którą pierwszą zobaczę, a nie będę myśleć, układać, tak jak można sobie ułożyć tylko dobre karty, prawda? A nie o to chodzi, bo tutaj głównie chodzi, moim zdaniem, o ostrzeżenia co do pewnych ludzi, zachowań czy sytuacji, tak? I jeszcze został nam ostatni rząd, czyli teraz ze strzelcem, z koziorożcem, z waszym wodnikiem, jak się dogadacie. No i z rybką. Z
barankami i bykami mieliśmy trochę przeboje, bo się wyłączał nam telefon, kochani, strasznie, strasznie. Słuchajcie, postanowicie albo jeszcze wyjechać na wakacje, albo coś zrobić takiego, na przykład pożegnacie się z pracą, na przykład zostawicie partnera, partnerkę, bo wiecie, że już to nie ma sensu. Po prostu dokonacie trwałego wyboru i nie będziecie się oglądać wstecz. Te decyzje będą tak pewne, jak 2 razy 2, że jest 4, prawda? Chyba, że pojedziecie gdzieś, bo ta karta też zwiastuje wyprowadzkę, przeprowadzkę, wyjazd, delegację, oddelegowanie na dłużej. Ja, kochani, zostawię tutaj nasze karciochy. Gdyby były potrzebne, to je oczywiście będziemy dokładać, jeżeli będzie niejasne czytanie, dobra? Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać, że niczym... No już tracę głos. No, no dobra. To zaczynamy od baranka, tak? Tu jest baranek, kochani. Ja powiem tak. Dużo ognia między wami. Dużo się będzie działo, dużo rozmów, dużo spotkań. Mam wrażenie, że niektórzy się tutaj będą spodziewać dzidziusia. Niektórzy się będą zastanawiać nad wspólnym biznesem i ktoś tutaj kogoś będzie przekonywać. Sądzę, że to baranek przekona wodnika do siebie, do pomysłu. Powiem wam, że bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo rzeczy będzie właśnie baranek prowokował, a wy będziecie tacy stonowani, tak? No i tutaj też jest rada, żeby po prostu wszystko 5 razy, 10 razy przemyśleć. Biznesy myślę, że będą udane. Jeśli chodzi o zodiakalne byki, tutaj mamy zodiakalne byczki. I tutaj, kochani, jednak będzie jakiś wybór w związku z bykiem. Albo co do osoby, albo co do prowadzenia dalej wspólnego biznesu, czy im pomóc, czy nie pomóc. Możecie się dowiedzieć o plotkach, które usłyszycie na swój temat, na czyjś temat i będziecie troszeczkę zachowawcze co do byka, bo byki według was będą bardzo uparte, a wy sobie na to po prostu nie pozwolicie i będziecie się głęboko zastanawiać, czy i co z tym zrobić. Czy i co. Teraz bliźnięta. Z bliźniętami to wy macie ochotę na niemożliwe. No i wcale się nie dziwię, dlatego że wszystko ułoży się dobrze. Jeżeli nie rozmawialiście, to zaczniecie rozmawiać, wspólne plany, przyszłość. No chyba, że tutaj, kochani, będzie jakaś para, związek, bo mamy tutaj tego króla buławowego, który bardzo wam przypadnie do gustu i być może, że no jesteście swoim trygonem, więc tutaj może być jakaś wspólna wycieczka, randka, spotkanie. No myślę, że ten bliźniak będzie zabiegać, że wszystko tutaj biznesowo też będzie na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o zodiakalnego, kochani, raczka, tak, to z zodiakalnym raczkiem nowe szanse, nowe możliwości, być może ta osoba powróci do was, być może zaczniecie wszystko od nowa, ktoś da wam szansę na pracę, może ktoś was u siebie zatrudni. Jeżeli tutaj mówimy w ogóle o biznesach, to z rycerzem pentakli jak najbardziej może wam pomóc rozwinąć firmę, czy też możecie więcej zarobić. Wszystko ruszy do przodu. Ja coś tutaj czuję, kochani, że tu będzie jakiś comeback albo po prostu wejście w związku na nowy etap, tak? Czy jak to się mówi, z lwem. Same kielichy. No ja powiem tak, znudzenie jednej ze stron. Tak jakby się nic nie działo. A wy potrzebujecie chyba adrenalinki i lepiej się będziecie, chyba że to lwy lepiej się będą czuły same, może będzie mniej kontaktu, może będziecie tęsknić, może za lwem, może gdzieś wyjechał do pracy na wakacje, bo mamy tutaj trochę tęsknoty, wspominki, tak? I widzę, że każdy sobie przy tych 9 kielichach to po prostu takie, bym powiedziała, luźne, niezobowiązujące znajomości. O. Jeżeli chodzi
o pannę, tak? Zodiakalną pannę. To mamy tutaj as kielichów z trójką kielichów. No, proszę Państwa, wyznanie uczuć, wręczenie pierścionka, nowa para, nowy biznes, świetna współpraca, świetne dogadanie. No, wszystko naj. Myślę, że zodiakalna panna Was czymś mocno zaskoczy i ten związek, ta relacja, ta znajomość, no będzie co świętować. Będzie co świętować, będzie co ogłaszać światu. Także mamy tutaj mały triumf, tak? Fajnie. Bardzo fajnie, bym powiedziała. Z Wagusią jest wiele niedopowiedzeń. Wagusia tak jakby unika pewnych tematów, pewnych rozmów. Może ma jakieś kłopoty, które próbuje sama rozwiązać. Może Wam nie chce czegoś powiedzieć, więc jeżeli są tutaj sprawy zawodowo-finansowe, to do końca waga nie będzie szczera, nie będzie otwarta, a może Wam jeszcze też narobić, kochani, kłopotów. W związkach no na pewno jakieś tajemnice są. Czy warto składać te puzzle, to tylko od Was zależy. Posłuchajcie Wy swojej intuicji, jeśli chodzi o zodiakalną wagę. Ze Skorpionem, tak? Kochani, patrzcie, jak się kręci fajnie. A ze Skorpionem to tutaj trzeba będzie, kochani, albo iść do sądu, albo powiedzieć sobie jakąś prawdę, albo jak na mój gust, coś może wyjść na jaw. No, o Skorpionie. Bądźcie po prostu Skorpion, jak to mówię, obnaży, otworzy przed Wami. No, ale jakieś urzędowe sprawy powinny być. Tak mi się wydaje. Teraz mamy zodiakalnego Strzelczyka. I zodiakalny Strzelczyk mówi, że mogą być kłopoty finansowe. Pół miesiąca może być dobrze, a drugie pół miesiąca może, może nie, tutaj nie mamy kłopotów finansowych, tu mamy 10 pentakli, przepraszam. Ja nie wiem czemu, ale ja widziałam 4 pentakle. Skąd ja widziałam 4? Powiem Wam tak, że tutaj zrobicie ze Strzelcem jakiś biznes. Możliwe też, kochani, że się oświadczy, to jest ta karta. Możliwe, że poznacie osobę i to będzie dosyć majętna osoba. I jeżeli chcecie tam jakieś biznesy robić, to tak, możecie otrzymać spadek od Strzelca jak najbardziej. Możecie wejść w rodzinę do Strzelca też. No to zobaczymy z Koziorożcem, co? A z Koziorożcem, no proszę Państwa, tutaj będzie Was przyciągać, bo jest tutaj pewnego rodzaju takie zainteresowanie, taki pociąg. Koziorożec, będziecie uważać go za mądrego. Ja bym powiedziała, że tak jakoś dostajecie odgórnie tego Koziorożca, tak jakby góra Wam chciała pomóc w jakimś wyborze, w jakimś zadaniu, w czymkolwiek. A zobaczymy Wy z drugim wodnikiem, dobrze? No i tutaj, kochani, zawieszenie. Jakieś zawieszenie, milczenie, nieodzywanie się, brak kontaktu, ktoś może Was zablokować. Tu jest osoba zimna, chłodna, pozbawiona nawet uczuć, bądź wszystko wiedząca. Jeżeli nie było, kochani, kontaktu, jeżeli ten kontakt był znikomy, no to ten wodnik, jeżeli przyjdzie, no to przyjdzie z konkretną propozycją. Ale tak jak mówię, może być taki etap, że jeden dzień się nie odzywa, drugi dzień się odzywa i taki może być w kratkę, tak? Nie wiem, czy Wam to odpowiada, czy nie jesteście zmęczeni, ale być może trzeba się zastanowić i poznać do końca intencje wodnika. A rybki? A rybki? Powiem Wam, że to jest układ w tej talii, którego ja kompletnie nie rozumiem, gdyż Piątka pentakli zawsze mówi o braku pieniędzy, braku osoby. Oni się tu całują. I być może w Waszym związku będzie brak tej czułości, tej miłości, pieniędzy.
W drugiej połowie miesiąca czuję, że rybka się zacznie starać. Ale to też może być uciążliwe, to może być już nudzące. Może jesteście w związku, który was już nudzi, nie satysfakcjonuje, może oczekiwaliście czegoś innego i może się sprawdzić to, co było tam pod spodem, że po prostu po pewnym czasie zrozumiecie, że już do siebie nie bardzo pasujecie, że nie bardzo nadajecie na tej samej linii. Kochani, na dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że gdzieś tam do kogoś trafiło przesłanie. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Bardzo wam dziękuję, skarby, za oczywiście kawusię wirtualną, za wsparcie kanału. Dzięki temu mogę po prostu kupić kolejną talię kart, tak? Bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wszystko. Jeżeli ktoś może, to niech udostępni, pewnie, że tak, a ja już będę przechodziła do kolejnego znaku. Buziaki, pa, pa. Kochane rybeczki, zapraszam was na czytanie, podobno wasze ulubione, wy z każdym znakiem zodiaku, w miesiącu sierpniu 2024. Dla was wyciągnęłam talię Wizard Tarot, pani Barbary Moore. Usiądźcie sobie wygodnie, też możecie sobie zapalić świeczunię. Miło mi będzie, jeżeli zostawicie ślad po sobie. Łapkę w górę, komentarz. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie. No i pamiętajcie, że czytania moje są zawsze ogólne i może się okazać, że nie rezonuje, więc odsłuchajcie sobie swojego ascendentu, Wenus i Księżyc, tak? Sprawdźcie sobie, w jakim znaku macie i odsłuchajcie. Jeżeli ktoś nie wie, to ja chętnie pomogę, bądź macie tam link u mnie w opisie, tam się, gdzie wam przedstawiam, kim jestem, co robię, tam macie dokładnie opisane, że link do kalkulatora i kalkulator wam sam wyliczy wszystko, tylko podacie swoje dane. Moje kochane aniołki, po kolei będę kładła karty od baranka. Tu będziecie wy, w tym miejscu tu na końcu, czyli rybka z rybką. Położę tutaj karty i sprawdzimy, czy nam jest tutaj po drodze z wami innymi znakami. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych turbulencji, bo przy barankach i bykach niestety telefon się 4 razy wyłączał, to był koszmar, potem to zgrywać, wgrywać. Mogłyby pewnie już 3 dni temu być filmy na kanale, ale co zrobić? Co zrobić? Kochani, ja przy was oczywiście zawsze tasuję i zawsze wykładam, nigdy nie są karty przygotowane, bo to są energie ogólne, które muszą być odczytane na żywo. O, poszły 3 do bliźniaka, widzicie? Bliźniak wam chce coś więcej powiedzieć. No, bliźniak wam coś chce więcej powiedzieć. Ja oczywiście w razie potrzeby, jak będzie trudny rozkład, to dołożę karty. To nie ma to tamto, kochani. Nie ma to tamto. Może komuś ślub wyjdzie. No to przyślijcie tam kawałek ciasta, jak ja lubię ciasto, no. A dzisiaj nie mam ani kawałeczka. Ale za to na urlopie to sobie pozwoliłam. Ho, ho. Kozioroszec. Wodnik. No i rybańki. Rybańki, rybańki. Ja mam was w wedyjskim. Wy też możecie sobie znaku wedyjskiego posłuchać jak najbardziej. Czemu nie? No, będziecie pełni pomysłów. Będziecie odważni bardzo w miesiącu sierpniu. Chcecie decydować, rządzić. Chcecie biec do przodu, spełniać swoje marzenia. No pewnie, że tak. Bardzo dobrze. Kochani, ja zostawiam talię tutaj. Gdyby coś, to będziemy... coś niejasne, to będziemy dokładać, nie? Ja zrobię, kochani, czasóweczkę. Także w razie do innych znaków będziecie mogli sobie raz, dwa przeskoczyć. Zaczniemy od baranków.
Tu mamy baranka. Tajemniczy baranek. Tajemniczy baranek. Coś czuję, że ta przeszłość tutaj dla nas jest, kochani. Tu jest osoba, którą ciężko rozgryźć, która może nie tyle, że ma do ukrycia, ale która może mieć mroczną przeszłość. Także jeżeli jest to nowa osoba, to uważaj. Jeżeli tu są jakieś biznesy czy coś tam, to na pewno baranek coś będzie ukrywał przed rybką. Natomiast ta osoba może się pojawić ni stąd, ni zowąd, ale ona to celowo zrobi, zaplanuje, żeby się z wami spotkać, żeby wam przeciąć drogę. Ale na biznesy to wy uważajcie. No. Z bykami. Trudno będzie. Trudno będzie osiągnąć jakiś kompromis. Trudno będzie coś od nich wyciągnąć. Uparci, jeszcze raz uparci. W ogóle byk uważam, w całych tej mojej karierze, że najbardziej, mówi się, że barany są najtrudniejsze, najbardziej uparte. Nic bardziej mylnego. I w tym miesiącu zobaczycie, że byk może zainteresować się kimś innym, złożyć propozycję komuś innemu i zostawi was z kłopotem, z problemem. W ogóle ciężkie rozmowy was czekają. No. Ja sobie odkładam, kochani, te karty, co były. No i teraz trzy karty od naszego bliźniaka, tak? Zobaczymy, co to bliźniak tutaj. Aha, bo bliźniak się oświadcza. Słuchajcie, rewelacyjne karty umiarkowanie, słońce i król mieczy. Nie ma lepszych kart. Czy to biznes, czy to spotkania, randki, zaproszenia. Jak najlepiej. Po prostu to jest dla mnie opieka z góry, to jest dla mnie partner życiowy czy partnerka, świetny biznes. Jeżeli zawsze słońce jest w środku, wszystko wam się powiedzie, uda. Może, kochani, stworzycie stały związek. Może tutaj przyjdzie dziecko na świat. A może traficie wreszcie, swój na swego trafił, nie? Jak to mówią. No, może koniec tej etapu singlostwa. No to teraz, kochani, zraczuli się. O, też pięknie. I patrzcie, jak się pięknie nam dzisiaj karty układają. Bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretna osoba, stabilna. Możecie pracę znaleźć przez internet, możecie poznać osobę przez internet, możecie zajść w ciążę z waszym człowieczkiem, ale też mam wrażenie, że rak będzie się bardzo starał, będzie się wywiązywał. Będzie się wywiązywał ze wszystkiego, także rewelacyjnie. No i lewek. Z lewkiem mamy, och, jak pięknie, nowy początek, kochani. Niczego wam nie braknie. Nawet da wam lew i sam nie będzie miał, będzie chodzić bez spodni, wam odda. No, lew jest dobry człowiek i zobaczycie, że będziecie się bardzo dobrze czuć, czy to w pracy, czy to prywatnie. Być może, kochani, tutaj spotkacie osobę zupełnie nową. Jeżeli to będzie lew, to będzie wami zainteresowany. Teraz kolejnym znakiem jest znak zodiakalnej panny i tu mamy, kochani, wybór miłosny. No będą przeprosiny, będzie randka, będzie spotkanie biznesowe, ale są dwa denary. Może trzeba właśnie powiedzieć panience, żeby tak dużo nie pracowała, a poświęciła nam więcej czasu. Będą pieniądze, będzie miłość, będzie dobrze. Nie wymyślajmy rzeczy, których nie ma. Dobra? Kochani, a z wagą? A z wagą tutaj, 8 buław i 5 buław. Dużo pisania, dużo dzwonienia, dużo kontaktu, tylko może być czepliwa. Waga ma też coś takiego, że lubi mieć rację i może być tak, że przyjedzie, a potem będziecie żałować, że przyjechała, że nie przyjechała, będzie chciała wam coś narzucić. Uważajcie, bo jakiś konflikt wisi, chyba że ten konflikt się ciągnie, to on będzie po prostu nadal trwał, tak? Jeśli chodzi o Skorpiona, to ja mam tutaj trudne karty mówiące, że
brak rozwiązania, brak kompromisów, ktoś nie chce się na coś zgodzić, ktoś nie chce w ogóle nas widzieć, ktoś jest daleko w pracy, nie ma pieniędzy. Jeżeli chodzi tutaj o wejście w spółkę, to nie wchodźcie, bo ta osoba może co innego mówić, a co innego może być. Tak naprawdę, więc tutaj jest duże niezdecydowanie. Ja bym powiedziała, że tutaj ma jakieś problemy Skorpion. No. No i co? Teraz koziorożec, nie, strzelec najpierw. Koniec biznesu. Koniec kłopotów finansowych. Może się pożegnacie. A może po prostu, słuchajcie, ja rozumiem, że czekaliście na jakieś pieniądze, których nie dostaniecie, że czekaliście na spadek i nie dostaniecie od strzelca. No ja nie dostałam, to by się zgadzało, jak w pysk szczelił. Możecie o tym rozmawiać. Że dlaczego inni tak, a inni nie. Nie będę o tym mówić, bo to jest straszne. Ale tutaj mamy rezygnację, kochani. Odejście od projektu, od zadania. Nie wchodźcie w biznesy. Mogą być, może nawet strzelec nie chcieć rozmawiać na temat pieniędzy. Może być bardziej skupiony na swojej rodzinie i robieniu kariery niż na was. Z koziorożcem. Trzeba uciąć plotki. Ja coś czuję, że nie będzie go w waszym życiu. Koziorożec postanowi wszystko zamknąć, zakończyć i potem powie, że to wasza wina. Ja bym, kochani, uważała na koziorożca, bo przy wieży to on nagle robi jakieś nieprzewidziane zachowania, słowa jakieś może, które ranią. Może nagle z wami zerwać, nagle umowę o pracę może zrezygnować. Nagle może wam wypowiedzieć umowę z pracy, dokumenty może podrzeć. Nie wiem, no taki dziwny jest w tym miesiącu. Zobaczymy z wodnikiem, tak? Cierpliwość trzeba mieć do wodnika, bo on jakiś taki zajęty swoimi sprawami. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, finansowe, to zaufałabym, dlatego że będzie bardzo skrupulatny i dokładny. No chyba, że ktoś czeka na dziecko, to się doczeka. No to ta ciąża jest możliwa. No i rybka z rybką, proszę uprzejmie. Niestety, nie było kontaktu, to nie będzie. Możliwe ciche dni. Możliwe, że dowiecie się coś przykrego. Możliwe, że zrani was nawet rybka. A możliwe, że po prostu zniknie z waszego życia, bo nie będzie chciała w nim uczestniczyć. Tutaj mamy też osobę, która jest dla was autorytetem, jest jakąś mądrością, a jednak doprowadzić może do przykrych słów, do przykrości i tutaj możecie się dowiedzieć, że ktoś was zdradził, oszukał, wyrolował, czy zwał, jak zwał, tak? No i widzicie, i tym sposobem doszliśmy już do końca. Już wszystkie znaki zrobione, także rybeńki, bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Życzę wam cudownego miesiąca, wszystkiego pięknego. Pamiętajcie o łapce, komentarzu, udostępnieniu, subskrypcjach. Dziękuję za kawusie, dziękuję za wsparcie kanału. Kochani, bardzo to pomaga. Mogę kolejne karty kupić. My się słyszymy niedługo. Buziaki, pa, pa.